Dlaczego jest tak, szanowni państwo, punkt jeszcze programu Marcinkiewicza, że Polska politykę zagraniczną swoją na odcinku wschodnim, czyli rozmawiając z Rosją, my rozmawiamy za pośrednictwem Unii Europejskiej. Zobaczcie państwo, dramat. A dlaczego nie bezpośrednio? Czyli za pośrednictwem Niemiec, prawda? Przez adwokatów naszych, prawda? Dzisiaj, szanowni państwo, są informacje na oficjalnych stronach internetowych. Cisza o tym jest, szanowni państwo. Jest wielkie niebezpieczeństwo dla Polski znowu, tylko nikt o tym nie mówi. Bo jest Smoleńsk, prawda? Otóż ta rura pod Dnie Morza Bałtyckiego już się zbliża do końca. 2/3 ukończono. No teraz problem jaki powstaje? Że te rury dwie będą wchodziły gdzieś przy granicy z Polską na terytorium Niemiec na głębokości tylko 13 metrów. A to powoduje, że to zamyka wejście do dwóch portów, Szczecina i Świnoujścia, okrętów. No i zobaczcie, teraz Tusk mówi, że rząd dyskutuje z Angelą Merkel, może się zgodzi. W umowie jest tak, że mają być zakopane, ale do momentu zakopania będą sobie pływały. I to ogranicza wejście. Zobaczcie, Niemcy robią politykę swoją, nie patrząc się na Unię Europejską. A my jesteśmy święci od Unii, na Unię patrzymy, prawda? Czyli porozumienie niemiecko-rosyjskie, a my, szanowni państwo, jesteśmy stawiani jako ten piesek, który szczeka na Rosję. A Niemcy załatwiają swoje sprawy. Otóż musimy od tego dojść, bo to jest polityka XVIII-wieczna. Dokąd ona nas zaprowadziła? To wiemy wszyscy. Musimy wyjść z czasów saskich, stanisławowskich, powrócić do czasów narodowych, do Jędrzeja Olszowskiego, Jana Ludwika Popławskiego, Romana Dmowskiego. To jest alternatywa, szanowni państwo. To jest alternatywa. Gdzieś tu mam cytat z Konopczyńskiego. Z Konopczyńskiego. Fryderyk Wielki, szanowni państwo, powiedział piękne słowa, że ten, który ma w swoim ujściu porty polskie, czyli Gdańsk, jest większym władcą niż król, który siedzi w Warszawie. To była ta istota, że ruch narodowy skierował swoje ostrze przeciwko Niemcom. Ponieważ mimo tego, że Rosja zajmowała większą część Polski przedrozbiorowej, to jednak Prusy trzymały nas za gardło. W polityce nie ma miejsca na sentymenty, czy ja kogoś lubię, czy nie lubię. Jaki był stosunek Dmowskiego do Rosji, wszyscy wiemy. Czy nas się oskarża o prorosyjskość? Absurd zupełnie. Jakoś nikt nie mówi, że ruch narodowy był profrancuski, proangielski, proamerykański. Ruch narodowy zawsze był propolski. I tak budował własną politykę. Bo to dla Polski było dobre, żeby Rosja weszła do wojny. Bo tylko konflikt między zaborcami spowoduje, że jest szansa upomnieć się o Polskę. To jest bardzo ważne. Czyli co robią Niemcy? Niemcy wycofują Rosję z wojny, finansując rewolucję, przywożąc Lenina pociągiem. Prawda? Po to, żeby Rosję z wojny wycofać. Żeby Niemcy musieli walczyć nie na dwa fronty, tylko na jednym froncie. To jest jasne, szanowni państwo. Tylko my tkwimy cały czas w historiografii aszkenazyjsko-łojkowej, a nie sowieckiej, konopczyńskiej, giertychowej, konecznej też. To jest dramat Polski. A historia jest nauczycielką życia. A fałszywa historia jest jego fałszywą nauczycielką. I póki nie wyjdziemy z tych odmętów tej historii, którą nam PiS z Platformą lansują, to będziemy szli w przepaść cały czas.